Funkcjonowanie nowoczesnych gospodarstw rolnych wiąże się z koniecznością pokrycia rosnącego zapotrzebowania na energię. Z drugiej zaś strony dyrektywy unijne obligują państwa członkowskie do racjonalizacji zużycia energii. Rolnictwo dysponuje największym spośród wszystkich działów gospodarki, choć nie do końca wykorzystanym, potencjałem odnawialnych źródeł energii, szczególnie z wiatru i ze słońca. Szansą na większe wykorzystanie energii są biogazownie rolnicze. Dzięki nim produkowana jest energia wykorzystywana do zasilania gospodarstwa, jak i również ciepło do ogrzewania budynków gospodarczych i mieszkalnych, a także nawóz wykorzystywany w gospodarstwie bądź sprzedawany w postaci brykietu do przydomowych ogrodów. Instalacje do produkcji biogazu nie muszą być duże. W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Poznaniu udało się opracować małe instalacje biogazowe dostosowane do gospodarstw utrzymujących 100 krów mlecznych. W Polsce jest około 100 biogazowni rolniczych. Są to biogazownie wykorzystujące różne substraty. Są w zasadzie dwa podstawowe rodzaje biogazowni. Jedne biogazownie to są takie, które pozwalają fermentować różne mieszaniny fermentacyjne, na przykład gnojowicę świńską lub bydlęcą, która jest tym zaczynem, która pozwala nam prowadzić i rozpocząć proces. Możemy dodawać kiszonek rozmaitych z kukurydzy, z zielonek, z upraw celowych, albo też możemy dodawać do tych mieszanin pozostałości poprodukcyjne z przemysłu rolno-spożywczego, które nie są kwalifikowane jako odpady. Komponuje się z tej dostępnej biomasy rozmaite mieszaniny fermentacyjne, które pozwalają nam uzyskiwać właściwe wydajności biogazu. Powinniśmy uzyskać między 45 a nawet 75% metanu. W biogazowni pracującej około 8 tysięcy godzin w ciągu roku, jeśli jej moc jest około 1 MW, uzyskujemy 8 tysięcy MWh energii elektrycznej. To pozwala zaopatrzyć około 2,5 tysiąca gospodarstw w prąd. Dodatkowo uzyskujemy jeszcze około 30 tysięcy gigajouli ciepła, które też może być spożytkowane w różny sposób na cele grzewcze albo do produkcji przemysłowej czy suszenia płodów rolnych. Drugi rodzaj biogazowni rolniczych to biogazownie monosubstratowe, których rolą przede wszystkim jest oczyszczanie odchodów zwierzęcych i pozyskiwanie cennego nawozu. Rolą tych biogazowni jest sanitacja gnojowicy, czyli pozbywanie się z gnojowicy jaj parazytów, na przykład nasion chwastów, rozmaitych zarazków chorobotwórczych. Zakładamy, że tego typu biogazownie są wkomponowywane pomiędzy budynek inwentarski a istniejący na przykład zbiornik na gnojowicę. Ten kierunek, tak patrząc na to, co w krajach skandynawskich się dzieje, będzie jednym z podstawowych sposobów inwestowania w gospodarstwach rolnych w biogazownie. Jednocześnie pozwoli prowadzić politykę państwa dotyczącą ochrony środowiska i produkcji energii odnawialnej. Chciałbym podkreślić, że tutaj celem tych instalacji nie jest produkcja energii, ale właśnie poprawianie jakości tej gnojowicy. To się również wiąże nie tylko z zagrożeniami chorobotwórczymi, ale również z poziomem nawożenia. Należy pamiętać, że rolą biogazowni rolniczych poza uzyskaniem energii jest również rozwiązanie problemu składowania odpadów zwierzęcych, ograniczając jednocześnie emisję do atmosfery wysokich stężeń metanu. Produktem biogazowni jest wysokiej jakości poferment. Poferment jest bardzo dobrym nawozem. Możemy go wykorzystywać jako nawóz rolniczy bezpośrednio do nawożenia pól. Nie wymaga dodatkowego uzdatniania. Zawiera bardzo dobrą formę amonową azotu. Jest on dobrze przyswajalny przez rośliny. Różne badania prowadzone w Polsce świadczą o tym, że można uzyskać wzrost plonów od 14 do 20 procent. I są gospodarstwa, które mają, powiedzmy, mało albo tyle, ile potrzeba pofermentu do nawożenia pól, ale są takie, które pozyskują pewne ilości substratów spoza gospodarstwa i wtedy następuje pewna nadwyżka
tego pofermentu w gospodarstwie, albo ją wtedy trzeba przekazać do innego gospodarstwa, albo można również, istnieją takie technologie, różne formy brykietów, które mogą być albo przechowane w zmniejszonej masie na późniejsze wykorzystanie nawozowe, albo w mniejszej masie przewożone do innego gospodarstwa. Pewne formy brykietów, nad którymi tutaj pracujemy, nadają się bezpośrednio do nawożenia rozrzutnikami obornika, takimi tradycyjnymi, albo można też użyć to jako niezłe paliwo, które zawiera podobną wartość opałową jak średniej jakości węgiel. Mikrobiogazownie bazujące na zasobach gospodarstwa doskonale wpisują się w program prosumenckich źródeł energii. Mówiąc o biogazowniach prosumenckich, czyli tych, które mają moc do 40 kW, trzeba powiedzieć, że dedykować je należy do gospodarstw, które posiadają 100-150 krów albo 1000 do 2500 tuczników. Ta ilość materiału zapewni wtedy właściwy wsad, żeby uzyskać między 30 a 40 kW mocy elektrycznej plus odpowiednią ilość energii cieplnej. Ja sądzę, że to jest dobry program, tylko że wymaga rozwiązań przykładowych, że rolnikom należy pokazać w jakimś miejscu, jak problem został od początku do końca rozwiązany, żeby mógł się zapoznać z tą technologią, porozmawiać z tym rolnikiem, który to eksploatuje, bo to jest najlepszy sposób upowszechniania. Na biogazownię kilka lat temu zdecydowała się grupa producentów trzody chlewnej Rypin. Jestem członkiem grupy producentów trzody chlewnej Rypin. W grupie tej działamy od 2006 roku. Sprzedajemy około 20-25 tysięcy sztuk trzody chlewnej rocznie. Udziałowcy grupy posiadają około 1,5 tysiąca hektarów gruntów. W 2012 roku uzyskaliśmy wsparcie z Ministerstwa Gospodarki, z programu Infrastruktura i Środowisko. W 2012 roku rozpoczęliśmy budowę tej instalacji, która się znajduje za mną. Ukończona została i oddana do użytku w 2013 roku. Do produkcji biogazu i w naszej instalacji używamy głównie gnojowicy i obornika z naszych ferm, jak również używamy odpadów z przemysłu rolno-spożywczego. Uzupełnieniem tego substratem energetycznym jest kiszonka z kukurydzy, którą uprawiamy pod potrzeby biogazowe. W ciągu roku produkujemy około 14 tysięcy MW energii elektrycznej oraz około 10 tysięcy MW energii cieplnej. Energia elektryczna sprzedawana do sieci Energa, natomiast cieplna przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej do mieszkańców Rypina trafia. Po procesie produkcji biogazów w biogazowni jest wytwarzany substrat pofermentacyjny, który jest doskonałym nawozem do nawożenia pól i zastępuje nam nawozy mineralne i ogranicza jednocześnie zużycie tych nawozów. Jest bardziej przyswajalny niż gnojowica czy obornik, wydziela mniej substancji zapachowych. Efekty produkcyjne na naszych polach są widoczne w postaci zwiększonych plonów. Proces fermentacji metanowej w naszej biogazowni jest to proces skomplikowany i jak zaczynaliśmy naszą produkcję w 2012 roku, mało było takich przykładów, doświadczeń. Na rynku było kilkanaście biogazowni. I tu bardzo nam się dobrze układała współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, jak również z Akademią Rolniczą w Bydgoszczy. Pracownicy tej uczelni pomagali nam w doborze substratów i pomagają w dalszym ciągu, żeby ten proces przebiegał prawidłowo, żeby uzyskiwać jak największą ilość biogazu. Jak również prowadzone są badania substratu pofermentacyjnego, który ma określony skład, nie zawiera żadnych drobnoustrojów i jest bezpieczny dla środowiska. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, poznański oddział, prowadzi w swoim laboratorium taką pomoc dla rolników, którzy eksploatują biogazownie rolnicze, ponieważ bardzo ważnym elementem jest
coroczny dobór mieszaniny fermentacyjnej, ponieważ kiszonka każdego roku jest nieco inna, trzeba dobrać pozostałe komponenty, zmienia się również dostępność tych komponentów i właściwe skomponowanie tej mieszaniny zapewnia właściwą ekonomikę działania biogazowni rolniczej. Wsad nigdy nie jest taki sam, więc wymaga nadzoru laboratoryjnego za każdym razem. Biogaz jest jednym z odnawialnych źródeł energii, cieszącym się dużym wsparciem Unii Europejskiej. Dzięki biogazowniom rozwiązany jest również problem składowania zwierzęcych odpadów w gospodarstwie, ale także emisji do atmosfery wysokich stężeń metanu oraz produkowany jest cenny nawóz, pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń. Oprócz tego biogazownie, w przeciwieństwie do elektrowni wiatrowych, słonecznych czy wodnych, mogą produkować energię niemal bez przerwy i w takiej samej ilości. W mniejszym stopniu ingerują w krajobraz i środowisko, stanowią świetny sposób na stworzenie małych, lokalnych źródeł energii, a także doskonale wpisują się w ideę tzw. energetyki rozproszonej.